Witam wszystkich serdecznie. Mam dzisiaj dla Was specjalne wideo. Moi koledzy i przyjaciele podsyłali mi od kilku dni różne wersje tego samego filmu z prośbą o tłumaczenie, więc dzisiaj postanowiłem je przetłumaczyć. Muszę umieścić mój komentarz na początku, aby algorytm YouTube'a mi go nie wyciął, więc nie musicie go słuchać. Przewincie kilka minut na początku i przejdźcie od razu do filmu, jeżeli chcecie. To wideo jest niezwykłe, gdyż przedstawia kobietę, bohaterkę, która swoją postawą zmienia świat, a przede wszystkim świat medyczny w USA. Judy Mikovits jest amerykańską aktywistką i naukowcem wirusologiem. Jako dyrektor do spraw badań organizacji badawczej CFS Whitmore-Patterson Institute w latach 2006-2011 dr Mikovits kierowała badaniami, które w 2009 roku wykazały, że retrowirus, znany jako wirus ksenotropowy związany z wirusem białaczki mysiej XMRV, był związany z CFS, czyli Chronic Fatigue Syndrome, to po polsku będzie zespół chronicznego zmęczenia, i mógł być główną jej przyczyną. W 1980 roku dr Mikovits ukończyła studia na kierunku chemii ze specjalizacją z biologii na Uniwersytecie w Virginii. Po ukończeniu studiów poszła do National Cancer Institute w Frederick, Maryland, to jest Narodowy Instytut Raka, gdzie opracowała metody oczyszczenia dla interferonu alfa. Dr Mikovits zwróciła na siebie uwagę ostatnio w mediach społecznościowych, mówiąc wprost na temat pandemii koronawirusa 2019-2020. Jest przeciwniczką szczepionki przeciwko COVID-19 i uzasadnia, że koronawirus został spowodowany przez rozpowszechnianie się szczepionki przeciw grypie, która krążyła w latach 2013-2015. Przetłumaczyłem jej wideo już wcześniej, inne wideo, ale YouTube oczywiście mi je zablokował, gdyż mówiła o bezcelowości noszenia masek podczas pandemii COVID-a. Znałem już dr Judy dużo wcześniej, gdyż jest ona wirusologiem z najwyższej półki. Współpracowała z najlepszymi naukowcami lat 80. Zajmowała się programami, które wyznaczyły ramy postępowania i leczenia wirusa HIV, a także pracowała nad groźnymi wirusami, jak na przykład Ebola. Więc można powiedzieć, że kobieta jadła kaszę nie z jednej miski. W tym wideo szczególnie należy zwrócić uwagę na jej odwagę i znajomość tematu, gdyż pokazuje ona korupcję i błędy merytoryczne i proceduralne, które prześlizgnęły się w ostatnich latach do naszej nauki, szczególnie medycznej, i drążą ją jak korniki drzewo. To, co się dzieje teraz na świecie, jest obłędne, więc dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że szczególnie lekarze zrozumieją, w jak błędnym paradygmacie funkcjonują i w końcu się otrzęsną i zaczną służyć ludzkości zgodnie z przysięgą Hipokratesa, a nie dla firm farmaceutycznych i innych grup interesu, które przedkładają zyski nad nasze zdrowie. W USA już to się dzieje. Mnóstwo lekarzy zabiera głos, protestując przeciwko tej sztucznej pandemii. Oryginalny tytuł tego filmu zatytułowany jest Plandemic Part 1 i jest to trwający pół godziny dokumentalny wywiad. YouTube kilkakrotnie usuwał ten film, powołując się na wytyczne społeczności. Także radziłbym to wideo zachować w komputerach. Może zniknąć bezpowrotnie. Oddajmy teraz głos dr Judy. Dr Judy Mikovits została nazwana jednym z najbardziej utalentowanych naukowców